Przypominam o zakazie posiadania niebezpiecznych narzędzi, zakazie używania środków pirotechnicznych. Proszę również, żeby ścieżka rowerowa za mną była przejezdna. Proszę o podporządkowanie się zaleceniom organizatorów oraz skandowanie tylko tych haseł, które będą narzucane przez organizatorów. Zebraliśmy się tutaj dzisiaj, żeby zaprotestować przeciwko polityce migracyjnej prowadzonej przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Według oficjalnych danych do Polski przyjechało za pracą już ponad 1 000 000 Ukraińców, a ich liczba może być jeszcze wyższa. Zabierają oni pracę polskim obywatelom, a my nie możemy się na to zgodzić. Praca w Polsce dla Polaków! 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 Hasła powtarzamy 3 razy. Godna płaca dla Polaka! Godna płaca dla Polaka! Godna praca dla Polaka! Godna praca dla Polaka! O zabranie głosu poproszę kolegę Tomasza Kalinowskiego, rzecznika prasowego Obozu Narodowo-Radykalnego. Czołem Wielkiej Polsce! Czołem! Moi drodzy, organizujemy w całej Polsce manifestację przeciw polityce migracyjnej, wschodniej polityce migracyjnej rządu Beaty Szydło. Naszym zdaniem, zdaniem Obozu Narodowo-Radykalnego, jest to wprost kontynuacja tej polityki, jaką zapoczątkowała Platforma Obywatelska w 2014 roku. To Platforma Obywatelska w 2014 roku, po tym jak wybuchła wojna na Ukrainie, stworzyła narzędzia do tego, żeby Ukraińcy masowo sprowadzani byli przez pracodawców do Polski. Krzyknijmy więc: PiS, PO, jedno zło! PiS, PO, jedno zło! PiS, PO, jedno zło! PiS, PO, jedno zło! Moi drodzy, uważamy, że mamy do czynienia z ukrainizacją polskiego rynku pracy. Jaki jest tego przykład? Wczoraj w Mielcu, w jednym z przedsiębiorstw w tłoczni, mieliśmy do czynienia z tym, że polscy pracownicy wyszli ze swojego miejsca pracy, aby zamanifestować to, że mają zbyt niskie płace. Bo jak można utrzymać rodzinę za 1500 zł miesięcznie? Co robi Szary Kowalski z Mielca? Wychodzi protestować, wychodzi strajkować. Co mu odpowiada pracodawca? Mówi: wracaj do pracy, bo jutro tu będzie 2 Ukraińców, którzy będą pracowali za mniejszą stawkę, bo Ukraińcy są bardziej elastyczni. Takim mówią pracodawcy, ale mówią im dlatego, bo rząd Prawa i Sprawiedliwości stwarzał takie warunki do tego, żeby tak mówić, do tego, żeby sprowadzać masowo imigrantów ekonomicznych z Ukrainy do Polski. Takie są fakty. I co zrobi Szary Kowalski z Mielca? Między młotem a kowadłem, między tym, że nie jest w stanie wyżywić rodziny, a tym, że pracodawca mówi mu, że sprowadzi na jego miejsce 2 Ukraińców, którzy będą za mniejsze pieniądze pracowali. Wyjeżdża na zachód, do Niemiec, bo tam będzie godnie pracował, tam będzie miał godniejszą pracę. Ale czy lepszą, czy to będzie praca jego marzeń? Albo wyjedzie do Anglii na zmywak. I niech mi ktoś powie, że Ukraińcy parają się pracą, której Polacy nie chcą brać. Krzyknijmy jeszcze raz: PiS, PO, jedno zło! PiS, PO, jedno zło! PiS, PO, jedno zło! PiS, PO, jedno zło! PiS, PO. I w tym samym czasie, gdy przyjmujemy masowo do Polski imigrantów ekonomicznych z Ukrainy, setki tysięcy Polaków wyjeżdża na zachód. Krzyknijmy więc:
Młody Polak emigruje, rząd sprowadza Ukraińców. Młody Polak emigruje, rząd sprowadza Ukraińców. Młody Polak emigruje, rząd sprowadza Ukraińców. Czołem Wielkiej Polsce! Czołem! Zebrała się tam grupa kontrmanifestantów, ale proszę o nieodpowiadanie na zaczepki. Proszę o zgromadzenie się tutaj bliżej, wokół miejsca przemówień. Uderz! Uderz! Kapitalizm narodowy! Solidaryzm! 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 Tak jak mówił przedmówca, my nie jesteśmy przeciwko samym Ukraińcom, bo oni są tylko instrumentem w rękach kapitalistów, wyzyskiwaczy, korporacji. To oni chcą, żeby w Polsce nie rosły stawki, żeby napychać sobie kapsy. Polska wolna od wyzysku! Polska wolna od wyzysku! Polska wolna od wyzysku! Polska wolna od wyzysku! Pracy, chleba dla Polaków! Pracy, chleba dla Polaków! Pracy, chleba dla Polaków! Pracy, chleba dla Polaków! Nie może być tak, że jedną nogą wypycha się z Polski Polaków, by wyjeżdżali za granicę za chlebem i sprowadza się tutaj na ich miejsce Ukraińców. Przewiduje się, że byłoby to korzystne dla Polski, gdyby przyjechało tu w ciągu 20 lat następnych 5 milionów Ukraińców. Dla kapitalistów Polacy są tylko cyferką, liczbą w statystyce, którą można skreślić. Nawet nie myśli się o tym, jak zatrzymać tutaj tych Polaków, by oni nie wyjeżdżali. Znaleziono proste rozwiązanie, czyli sprowadzanie imigrantów ze wschodu. My nie możemy się na to zgodzić. Więcej pracy dla Polaków! Więcej pracy dla Polaków! Więcej pracy dla Polaków! Więcej pracy dla Polaków! O zabranie głosu poproszę kolegę Mateusza Pławskiego, Rzecznika Prasowego Młodzieży Wszechpolskiej. Czołem Wielkiej Polsce! Czołem! Proszę Państwa, jako środowisko narodowe, jako nacjonaliści, ponieważ tych zwrotów należy używać zamiennie, nie wstydzimy się tego określenia i uważamy, że nacjonalizm jest czymś pozytywnym. My jako nacjonaliści, my jako narodowcy wielokrotnie zwracaliśmy uwagę na palące problemy polskiego państwa i polskiego społeczeństwa. Tak było półtora roku temu w przypadku kryzysu migracyjnego w Europie Zachodniej. To dzięki nam, dzięki naszym organizacjom, dzięki kolegom z Obozu Narodowo-Radykalnego, dzięki nam, Wszechpolakom, rząd Beaty Szydło zaniechał przyjmowania imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. Muszę, proszę Państwa, troszeczkę bardziej krzyczeć, ponieważ tam jakieś persony non grata starają się nas zagłuszać. Proszę Państwa, tak samo jest i dzisiaj. Koledzy z ONR-u organizują manifestację. My będziemy wysyłali wnioski o informację publiczną i będziemy wspólnie z całym środowiskiem narodowym monitorowali te kwestie. Zamierzamy pokazywać, chociażby przez takie eventy jak ten dzisiaj, zamierzamy monitorować, zamierzamy podkreślać, że taka sytuacja, w której obcokrajowcy, Ukraińcy, którzy dostają jeszcze w naszym kraju olbrzymie zapomogi, olbrzymie dotacje, olbrzymie jakieś finansowe granty, a Polacy,
w naszym kraju wcale nie są w ten sposób traktowani, mają do czynienia z problemami ekonomicznymi. Taka sytuacja jest niedopuszczalna. My jako narodowcy, nasze organizacje zamierzają przeciwdziałać tego typu sytuacjom. Proszę Państwa, my nacjonaliści uważamy, że naród i państwo to najwyższe ziemskie wartości i będziemy robili wszystko, aby władze Rzeczpospolitej Polskiej również o te wartości w pierwszej kolejności dbały. Jeżeli rząd polski nie umie sobie poradzić z pewnym problemem, a co więcej, wzmaga jeszcze dodatkowo te kwestie, chociażby zatajając liczby Ukraińców w Polsce, zatajając te wszystkie przywileje, które oni dostają, to sprawy we własne ręce muszą wziąć nacjonaliści. I dlatego dzisiaj my, narodowcy, nacjonaliści, tutaj jesteśmy i jeżeli sytuacja będzie tego wymagała, będziemy tu oczywiście również i w kolejnych terminach, ponieważ sprawa jest ważna, nie ma zgody środowiska narodowego na podmianę ludności i na niszczenie chociażby polskiej gospodarki, zmniejszanie płac dla Polaków, o czym wspominaliśmy podczas konferencji prasowej. Dziękuję bardzo. Czołem Wielkiej Polsce! Czołem! I w nawiązaniu do tego, co mówił kolega. Uderz! Uderz! Kapitalizm! Naszą drogą! Nacjonalizm! 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 Prezydent Andrzej Duda gdziekolwiek nie pojedzie do obcego kraju, gdzie jest Polonia, mówi: chciałbym, żebyście wrócili do Polski. Pytanie, co robią jego koledzy z partii Prawo i Sprawiedliwość? Jakie działania, metody stosują, by Polaków zachęcić do powrotu do ojczyzny? W zamian za to zachęca się Ukraińców, by przyjeżdżali tutaj na ich miejsce. Ukraiński student ma przywileje i stypendia, o jakich może pomarzyć polski student. Czy to jest sprawiedliwe w tym kraju, w naszym kraju, by obca nacja miała się tu lepiej niż Polacy? Młody Polak emigruje, Ukraińców rząd przyjmuje. 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 Opamiętaj się, rodaku, praca w kraju dla Polaków. Opamiętaj się, rodaku, praca w kraju dla Polaków. Opamiętaj się, rodaku, praca w kraju dla Polaków. O zabranie głosu poproszę politologa, działacza narodowego, kolegę Marcina Skalskiego. Czołem Wielkiej Polsce! Czołem! Szanowni Państwo, drodzy zgromadzeni, pozornie mamy z imigrantami ukraińskimi do pewnego momentu zbieżne interesy, ponieważ ich wyemancypowanie ekonomiczne mogłoby sprzyjać zrównaniu ich płac w górę, tak żeby oni sami domagali się własnych wyższych pensji. Ale jest to tylko pozorna zbieżność interesu, ponieważ jest to droga na skróty. Z uwagi na to, że za emancypacją ekonomiczną będzie szła emancypacja społeczna i emancypacja polityczna, a wraz z sformułowaniem postulatów ekonomicznych pójdą także postulaty polityczne, sytuacja zaczyna robić się groźna, ponieważ wielomilionowa mniejszość Ukraińcy, bliski naród słowiański, to prawda, ale jednak obcoplemieńcy. I taka wyemancypowana politycznie mniejszość narodowa, imigranci,
stanowią zagrożenie dla państwa polskiego, dla jego spoistości i dla bezpieczeństwa społecznego. Obecnie nie słychać o konfliktach społecznych między Polakami a Ukraińcami, o konfliktach na tle etnicznym, ale takie konflikty mogą wyniknąć. Tym bardziej, że państwo polskie samo na własne życzenie się rozbraja. W dziedzinie polityki historycznej nie stawia żadnych warunków imigrantom ukraińskim, tym bardziej, że nawet sam Związek Ukraińców w Polsce powoduje, że takie napięcia się mogą pojawić, ponieważ nie chce jednoznacznie odciąć się od zbrodniczych tradycji nacjonalizmu ukraińskiego. I to jest podstawowa różnica między nacjonalizmem polskim a nacjonalizmem ukraińskim. Nacjonalizm polski nigdy nie skał swoich rąk masowymi mordami, ludobójstwem, ponieważ ma fundament chrześcijański. Natomiast fundamentem nacjonalizmu ukraińskiego jest doktryna Dońcowa, doktryna pogańska. My oczywiście żądamy od Prawa i Sprawiedliwości, żeby spenalizował używanie symboliki związanej z nacjonalizmem ukraińskim, który tak zbrodniczy sposób dał się we znaki Polakom na kresach południowo-wschodnich. Musimy też doprowadzić do tego, że będzie penalizowane odwoływanie się nie tylko do symboliki, ale także negowanie zbrodni banderowskich na Polakach. Ostatnio słyszeliśmy, że wymagań dotyczących polskiej wrażliwości historycznej nie stawia się nawet tym obywatelom Ukrainy, którzy ubiegają się o kartę Polaka. To co dopiero o imigrantach ukraińskich, którzy tu przyjeżdżają. Oczywiście nie musimy wyciągać negatywnego wniosku, jaki płynąłby z rzezi wołyńskiej, że Polacy i Ukraińcy nie mogą żyć obok siebie. Nie musimy podzielać tego pesymizmu i myślę, że go nie podzielamy. Niemniej w państwie polskim nie może być zgody na rehabilitowanie krok po kroku ideologii, które zakończyły się zbrodniami na naszych rodakach w liczbie ponad 100 tysięcy. Tak być nie może. Tymczasem pan marszałek Stanisław Karczewski, pan marszałek Senatu, z Prawa i Sprawiedliwości oczywiście, blokuje i ściąga z porządku obrad projekt ustawy, który penalizowałby symbolikę banderowską i odwoływanie się do nacjonalizmu ukraińskiego. Robi to na życzenie, albo na życzenie ambasady ukraińskiej, albo z własnej głupoty. Czy jest to zdrada, czy jest to głupota, to efekt jest ten sam. Bo nie ma różnicy, czy rządzą zdrajcy z Platformy i w sposób otwarty zdradzają, wyprzedają polski interes narodowy, czy głupcy z Prawa i Sprawiedliwości, którzy uważają, że proukraińska polityka jest tym samym, czym jest patriotyzm polski. Tak nie jest. Trzeba położyć temu kres, że państwo polskie rozbraja się w dziedzinie polityki historycznej. Dziękuję bardzo. Praca w Polsce dla Polaków! 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 Ktoś może powie, że przyszliśmy tutaj tworzyć spory, że szerzymy nienawiść. Nie! To, że tu przyszliśmy, to nami kieruje miłość. Miłość, która nakazuje najpierw upomnieć się o prawa polskich pracowników. O to, żeby oni zarabiali godnie we własnym kraju. Dopiero potem martwienie się tym, co się dzieje za naszą wschodnią granicą i polepszanie bytu Ukraińcom za wszelką cenę. Godna płaca dla Polaka! Godna płaca dla Polaka! Godna płaca dla Polaka! Godna płaca dla Polaka! Zacytuję jeszcze pana ministra Morawieckiego, jego wypowiedź z września 2016 roku. Uchylę jego rąbka tajemnicy, jego planu gospodarczego. Musimy zrekompensować straty na rynku pracy. Będę się starał, aby do Polski przyjechało kilkaset tysięcy pracowników z Ukrainy. Nie repatriantów, nie ludzi, którzy mieszkają od lat w Kazachstanie, liczą na to, by ojczyzna się o nich upomniała,
Nie o tych, którzy wyjechali za chlebem, upomni się rząd Prawa i Sprawiedliwości, ale właśnie Ukraińców. My nie możemy na to pozwolić. Repatrianta zamiast imigranta! Repatrianta zamiast emigranta! Repatrianta zamiast emigranta! Repatrianta zamiast emigranta! Dziękuję wszystkim, którzy przybyli na dzisiejszą manifestację. Była ona zorganizowana przez Brygadę Mazowiecką Obozu Narodowo-Radykalnego. Rozwiązuję manifestację, odśpiewamy jeszcze hymn i proszę o rozejście się. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączy się z narodem. Przejdzie Wisłę, przejdzie Wardę, będzie Polakami. Dał nam przykład Bonaparte, jak zwyciężać mamy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączy się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączył się z narodem. Jak Czarniecki do Poznania, po szwedzkim zaborze, dla ojczyzny ratowania rzucił się przez morze. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączył się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączył się z narodem. Już tam ojciec do swej pasi mówi zapłakany. Słuchaj jedno, podno nasi biją w tarabany. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączy się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączył się z narodem. Dziękuję wszystkim zgromadzonym. Czołem Wielkiej Polsce! Czołem!